Cześć, z tej strony Kadro, to jest kolejny gameplay z gry Polska Farma 2017. W dzisiejszym odcinku zajmę się zbiorem buraków. Mam tutaj kombajn właśnie do tegoż, do kopania tych buraków. Niestety nie jest to kombajn licencjonowany, jest to jakiś T-Rex 511. Cholera wie co to jest, jakaś wymyślona marka. Aczkolwiek trochę przypomina to kombajn Grime pod względem budowy, bo pod względem koloru to nie, no bo Grime są czerwone, ten jest tutaj zielony. Buraki są już tutaj gotowe do zbioru, więc siadam od razu do kombajnu i rozpoczynam pracę. Najpierw trzeba rozłożyć oczywiście kombajn. No i już mogę rozpocząć zbiór. Niestety zbiór buraków jest bardzo podobny do zbioru ziemniaków. Czyli ogólnie uważam, że... Co jest? To zbiera czy nie zbiera? Bo tutaj jakby chwilę było widać, jakby główki zostawały z tyłu. Nie wiem, o co chodzi. O, zobaczcie. Zostają główki? Tak jakby nie zostały zbierane, ale zbiornik w kombajnie się napełnia. I zaraz znikną pewnie. O, i zniknęły. Ach, tak jak powiedziałem, zbiór buraków jest bardzo podobny do zbioru ziemniaków, czyli to jest taka praca w tej grze, taka czynność, która nie do końca wygląda najlepiej, która nie działa najlepiej. O, zobaczcie po lewej stronie, jaką szerokość ten, na jakiej szerokości zbiera ten kombajn, to jest niemożliwe przecież. Fajnie, że jest tutaj taka uprawa jak buraki, zawsze to, im więcej upraw wiadomo, tym lepiej. Ale niestety no nie wygląda tutaj za dobrze zbiór czy też kopanie tych buraków. Można też zobaczyć na animację tutaj tych buraków, które teoretycznie powinny wylatywać do zbiornika. Zobaczcie, gdzie one lecą. To jest związane z tym, że kombajn szybko jedzie. To ta animacja, jak zatrzymuje się kombajn, to wtedy ona leci o w miarę prawidłowo. A tak to nie wiem, gdzie te buraki lecą. Kurczę, no człowiek chce pokazać coś fajnego, coś nowego w tej grze, czego wcześniej nie pokazywałem, czyli zbiór buraka, a tu proszę, jakie tutaj rzeczy. O, tu zostają główki z tyłu, jakby nie zostały zebrane, ale one zaraz znikną, to z opóźnieniem działa. W ogóle już mam 29% napełnienia zbiornika, a tutaj nic się nie pojawia nawet. No, czyli tak jak powiedziałem, zbiór buraków wygląda tak samo jak kopanie ziemniaków, czyli to są te czynności, których w tej grze lepiej nie robić, bo można sobie tylko nerwy napsuć i patrząc na to, jak to wygląda. To jest strasznie taki duży kontrast w tej grze. W farmingu wszystkie prace wykonuje się, że tak powiem, tak samo, bo w farmingu wszystko działa. Tutaj jest właśnie taki kontrast, że no nie do końca to wszystko, kurczę, działa, bo na przykład tak jak prace jakieś polowe, orka, zwłaszcza orka, jakaś tam kultywacja, siew, to w tej grze wszystko wygląda fajnie z uwagi na to, że jest ta fizyka gleby. To działa i to wygląda fajnie. Takie żniwa też wyglądają fajnie i tam wszystko działa. Koszenie trawy również. Za wyjątkiem przetrząsania, bo to ostatnio nie działało. Więc wiele rzeczy w tej grze działa, bo powinno w sumie. I wygląda fajnie, tak jak właśnie wspomniałem, jakieś prace tam związane ze spulchnianiem pola lub z siewem. No ale są takie prace właśnie jak ten zbiór buraka, na które twórcy nie poświęcili chyba dostatecznie długo czasu, żeby je dopracować. Dodali je, żeby było po prostu więcej, ale skupili się na innych rzeczach i kompletnie to porzucili, żeby usprawnić działanie tych kombajnów, żeby sprawić, żeby na tych polach to, żeby te główki nie zostawały i nie znikały z opóźnieniem, tylko żeby od razu tu znikały, jakie ten kombajn wykopuje. No w zbiorniku się w ogóle nie pojawia tekstura buraków, jakby ich tam w ogóle nie było. Ogólnie to pole strasznie poniszczyłem, jak widzicie tutaj, gdzie nie ma buraków, to ja jeździłem podczas nawożenia. No troszeczkę się śpieszyłem, co sprawiło, że no, że teraz to pole wygląda jak wygląda. Trochę tutaj no poniszczyłem tego pola niestety. Ogólnie tam stoi jeszcze ciągnik z przyczepą. Wiadomo, buraki trzeba gdzieś wysypywać, ale czekam, aż mi się ten
Zbiornik w ogóle napełni. Praca wewnątrz kombajnu, no trochę lepiej wygląda. Przynajmniej nie widzimy, co tu się z tyłu dzieje, bo tutaj z tym wysypywaniem do zbiornika i tak dalej, czy z tymi główkami, to jest tragedia, więc praca wewnątrz kombajnu wygląda troszeczkę lepiej. Aczkolwiek tu też te łęciny jakoś tak, jak widzicie, z przodu tego kombajnu jakoś tak latają, jakby nie wiadomo, gdzie były wyrzucane. Ta kamera wsteczna, to ja nie wiem, jak ona działa, słuchajcie. Z której części kombajnu ona jest umieszczona, ja zwykle nie wiem. No bo spójrzcie na tę kamerę wsteczną, tam lecą jakieś, kurde, też jakieś łęciny jakby. Skąd? Ja nie mam pojęcia. O! Już jest zbiornik prawie pełen. W ogóle ostrzeżenie, zwróćcie uwagę na ostrzeżenie w górnej części ekranu. Jest napisane, przyczepa jest pełna. To raczej nie jest przyczepa, to ja bym to nazwał zbiornik. Opróżnij przyczepę do silosu albo sprzedaj zboże. Buraki to nie jest zboże. No cóż, tego typu małe pierdołki zawsze można tutaj wyłapać. Właśnie mi to strasznie w tej grze nie pasuje, ten kontrast, no że te prace polowe wyglądają fajnie, tam wszystko działa. Właśnie te prace związane ze spłukniami gleby, orka i tak dalej, to wszystko działa. A tu człowiek chce się jeszcze bardziej pobawić z tą grą, postanowi troszeczkę buraki pokopać, no i co widzi? No tragedia to jest po prostu. Niestety. Ale jak pokazywać w tej grze, to pokazywać wszystko. Przecież nie będę tak, że o, zobaczę, że ten zbiór buraka nie wygląda za ładnie, no to nie będę pokazywał. No nie, jak pokazuję grę, to już pokazuję ją całą. Bez jakiegoś wycinania tych rzeczy, które nie działają, no bo to jest finalny produkt. Te rzeczy mają tu działać. W sensie już jest po premierze. Teraz to wszystko tylko ma być łatane. Ale to jest aż za dużo rzeczy do łatania czasami. Dobra. Zaraz zobaczymy, jak wysypywanie wygląda. Tego jestem aż ciekawy. Lepiej trochę bliżej podjadę, bo jeszcze mi się na ziemię wysypie. No i dobra. A, w ogóle zbiornik pełny, tutaj w środku nic nie ma. Dobra, wysypujemy. Ło, ta animacja to też pierwsza klasa. To burak jakby do środka leciał, jakby z powrotem się zawracały do tego zbiornika, no po prostu... Kabaret tutaj jest momentami w tej grze. No właśnie, no to jest to, o czym mówię, no człowiek... W tej grze to najlepiej właśnie chyba wygląda... No może nie najlepiej, ale no... Najlepiej orka. Podczas orki wszystko działa, fajnie to wygląda. A tutaj takie o coś. Co sprawia, że czasami no nie do końca na tę grę można patrzeć pozytywnie, skoro ona jest tak nierówna. Ej, co jest? Ta przyczepa już pełna? A nie wiem, ale buraki się cały czas wysypują. Nic tu nie jest napisane, że się wysypują na ziemię. Ja nie wiem, chyba już pełna jest ta przyczepa, ale dobra, wysypię. O, teraz dopiero przyczepa jest pełna. Dobra, to zaraz tam pojadę to wysypać do silosu. Więc najpierw jeszcze trochę tutaj pozbieram. O, tutaj nawet widać, co tu się dzieje. Tu się kręci jakieś nie wiadomo co, nie wiadomo po co. Tam jakaś animacja jest w tym taśmociągu, tam w tym mechanizmie jakieś tam buraki sobie przelatują. No, podczas niektórych właśnie czynności w tej grze to naprawdę można się trochę pośmiać. Znaczy, w sumie to też jest
zagwozdka, pośmiać się, czy może rozkładać ręce i złapać się za głowę, coś w tym stylu. Cóż, mam nadzieję, że twórcy teraz całkowicie skupią się tylko i wyłącznie na naprawianiu tej gry, na usprawnianiu, na dodawaniu rzeczy, które tutaj zbytnio nie działają. Tak jakby, bo oni cały czas od poprzedniej części dodają coś nowego, zamiast właśnie skupić się na usprawnieniu rzeczy, które już są, ale nie działają. Dodają różne nowe rzeczy, na przykład warsztat dodali, gdzie się naprawia te maszyny, dodają te szklarnie i tak dalej, więc tutaj zawartość gry jest dość duża, bo tutaj sporo upraw jest, są sady, szklarnie, ten warsztat też taka dość ciekawa sprawa, więc dodają dość sporo rzeczy, ale już jednak jest chyba czas, żeby jednak skupić się na naprawieniu rzeczy, które już są, a nie działają, albo w ogóle, albo nie działają prawidłowo. Taka jest przynajmniej moja opinia w tej sprawie. To teraz powinien być ich priorytet. Przestawać dodawać jakieś nowe rzeczy, bo już tutaj jest dość spora zawartość tej gry, jest tutaj co robić i tak dalej, a zacząć usprawiać to, co nie działa. Co nie działa prawidłowo, lub nie działa w ogóle, bo też się takie sytuacje się zdarzają. Że coś prawie wcale nie działa tak, jak powinno. No, też są zwierzęta przecież, którymi można się zajmować. No mówię, sporo tutaj rzeczy jest, zawartość gry jest dość bogata. Gorzej właśnie z jej doszlifowaniem i dopracowaniem. Ogólnie mówiąc, ze stroną techniczną. To wiem, może w następnej części, o ile taka powstanie, nigdy nie wiadomo, to może właśnie w końcu dostaniemy... Co ten koma się tak rozpędził? Na końcówce tutaj, nie wiem, o co chodzi. Może w końcu dostaniemy dopracowany produkt. Nie muszą tutaj aż zbytnio dużo dodawać, bo tak jak powiedziałem, zawartość tej gry jest dość duża. Jedynie co by mogli dodać, to wiadomo, tylko nowe maszyny i na licencjach, nowe licencjonowane maszyny, a tak to mogę zostawić to jak jest, tu jest dość duża zawartość według mnie, tylko żeby to kurde dopracować. Ogólnie pisze, że przyczepa jest pełna znowu na górze, ale mam 94% napełnienia, nie 100, więc czemu to w ogóle wyskakuje ten komunikat? O, no dobra, teraz mam 100. No i tak nie mam gdzie tego wysypać. No i te bulwy tu zostają, no... O, tutaj to w ogóle nawet nie zniknęły. To tak jak z ziemniakami, takie coś, pamiętam, wystawało takie z ziemi podczas zbioru ziemniaków, nie wiedziałem co to jest, bo to tak nie znikało. Tak samo tutaj coś zostaje na tym polu. O! No, tu jest w 100% napełniona ta przyczepa, więc pojadę wysypać to. Ale ta tekstura buraków to jest... Ja pierdzielę. Jakbym to jakieś błoto wiózł, a nie buraki. Dobra, jadę właśnie to wysypać na gospodarkę. Często właśnie ja mam jakieś komentarze, zdarzają się, że Kador, czego ty tak cały czas tę grę tak, jakby to powiedzieć, no że źle ją oceniasz, czy cały czas jakieś błędy wytykam, czy coś w tym stylu, no kurde, no co, jak trafię na jakiś błąd, to mam to przemilczeć? Tak niezbyt mi to pasuje coś takiego, ja zawsze wolę coś skomentować, coś co mi się nie podoba, no bo takie mam kurde prawo, to że mogę kogoś przez to zniechęcić do tej gry, no to
jak ktoś chce kupić tę grę, to ją kupi bez względu na to, czy ja, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. To po pierwsze. Po drugie, no jak są jakieś błędy, no to jednak warto zwrócić na nie uwagę. I nie jest to czyste czepialstwo, tylko po prostu, no... Pewne rzeczy są w tej grze nie do końca wybaczalne, że to tak nazwę. O, dobra. I podejrzewam, że teraz będzie tak samo jak w przypadku wysypywania ziemniaków. Że tutaj ja mam buraki, a tekstura, tutaj ta animacja będzie jakbym wysypywał zboże. O, no właśnie, to jest dokładnie to, o czym mówiłem. No jak ja mam czegoś takiego nie skomentować? No co poradzę, że takie coś mi wyskakuje na ekranie? No to jest trochę tragedia, no serio, tekstura zboża tu jest. Jeszcze te dziwne kolizje kamery. No i wysypane. Dobra. Chyba zakończę zbiór tego buraka, bo ja tam nie mogę patrzeć czasami na to, co się na tym polu tam wyprawia. Tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.